Kasia Neyman. AST, PWST Kraków. Pochodzę z Warszawy. Mówię w języku angielskim i mam podstawę języka francuskiego też. Nie pamiętam tej takiej jednej konkretnej myśli czy zdarzenia, które to zapoczątkowało, ale ja mam wrażenie, że to marzenie jest starsze niż ja. Potem dosyć szybko chyba to się stało takim, zauważyłam, że te emocje, nadmiar ich, które mam w sobie, mogę wykrzyczeć, wypłakać, wyśmiać właśnie jakimś fragmentem tekstu. O dziwo traktowałam ją bardzo poważnie. Myślę, że w pierwszym momencie to w ogóle najpoważniej traktowałam tę myśl. Jest multą rzeczy, którymi bym się chciała zająć, oprócz aktorstwa. I już teraz się nimi zajmuję. Ja myślę, że jesteśmy złożeni z mnóstwa kolorów. Ja tak też to czuję u siebie i lubię sobie o tym przypominać poprzez robienie różnych rzeczy. I sama mam firmę, teraz założyłam, która się zajmuje modą, trochę szyję, trochę plotę ekologiczne torby. Prowadzę różnego rodzaju warsztaty, zajmuję się dziećmi. Totalnie mnie jara psychologia i chciałabym też w taki sposób jakoś pomagać ludziom. Stres, takie tempo, brak czasu na zmieszczenie wszystkich swoich myśli, emocji. Nie wiem, to nie jest takie ogólne. To zależy od spotkania. Każde to spotkanie, każdy ten casting jest trochę inny. W momencie, w którym jest, jakby czuję, że do tego spotkania w ogóle nie dochodzi, to na pewno potraktujcie mnie poważnie. Jestem tu. Spotkajcie się ze mną. Spotkajmy się. A jeżeli casting był takim owocnym spotkaniem, to też często nie miałam odwagi powiedzieć jakby komplementu, podziękować za to spotkanie. Jest coś dziwnego w tym, ale bałam się, że to będzie odebrane jako nieszczerość. Ja miałam także po przeczytaniu biografii Zofii Stryjeńskiej, bardzo mi się zamarzyło, żeby w tą postać wejść jeszcze głębiej i móc ją odwzorować. Jej sposób wrażliwości, patrzenia na świat, ale też takiego silnego dążenia do swoich marzeń i przekonań, połączony z takim niezrozumieniem świata i w drugą stronę, że świat też nie rozumiał jej, sprawiło, że jest to taka postać, którą bardzo bym chciała się jej mocniej, głębiej przyjrzeć. Ja lubię takie postaci nieoczywiste, nad którymi trzeba usiąść, popracować i nauczyć się ich sposobu patrzenia na świat. Nie, na pewno nie. Cześć. Spotkajmy się w tej pracy. Stwórzmy coś razem. Zróbmy co w naszej mocy, żeby stworzyć kawałek sztuki, zbliżyć się do postaci, do wrażliwości, do siebie. Ja nie wiem, ja nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, naprawdę nie umiem. Teraz jak o tym myślę, to jednak też właściwie początek gdzieś jest w takim psychologicznym myśleniu, psychologicznym podejściu. Uwielbiam się babrać w dzieciństwie, szukać zapachów, zmysłów, obrazów, ulubionych piosenek, konkretnych przestrzeni. To jest coś, co mi daje bardzo dużo potem wejściu w postać. Najlepiej artystyczne produkcje z hollywoodzkim budżetem. To, żeby mieć możliwość takiego poszukiwania, popełniania jakiegoś błędu, to jest super. Wes Andersona, żeby zobaczyć siebie w bajce takimi oczami. W ogóle ja mam dużo z dziecka. Pawlikowskiego, żeby się zakochać w swoim życiu.
Majkali, żeby się poznać lepiej. Nie mam jednej piosenki. Ostatnimi czasy ze mną jest taka piosenka, która bardzo na mnie działa i pod wieloma względami to jest Mela Kotelu, Działać bez działania. Słońce, zmysły, człowiek. Nie ma jednej rzeczy. To jest większe.